Państwa, więc wiemy o... Nie, dlaczego tak dużo Polaków to zamordowano. Otóż to był swoisty odwet Litwinów, oczywiście broń Boże nie wszystkich, też to wyszło, aby Wilno przestało być miastem polskim. Więc zaczęto od mordowania inteligencji i w tych latach ponarskich zginęło bardzo dużo polskich, gdzie msze są odprawiane tylko po polsku, więc między innymi z grupą młodzieży w tych latach ponarskich został rozstrzelany proboszcz. W ręcznikach historii Polski wzmianki żadnej o ponarach nie ma. Ten temat jest omijany szerokim lukiem, powiedzmy to wprost. Ciągle się mówi o tym Katyniu pod Smoleńskiem, no bo Rosja to jakby odwieczny wróg, bo rozbiory, bo wojna bolszewicka, bo to smok. Około 8 rano dowiaduje się, że na bazę zajechała przed chwilą ciężarówka, szczelnie zakryta. Idę na przejazd. Do bramy na bazę stoi gestapowiec. Na bazie cicho. Wkrótce jednak pada salwa. Znów cicho, znów salwa, czas mija. Ogółem 5 salw. Słyszę, że pracuje motor. Aha, to znak, że koniec i że wracają. Wkrótce ciężarówka mija przejazd. Z tylu widać, jak Litwini oglądają rzeczy skazańców. Przysypani zostali bardzo nieznacznie, także pod cienką warstwą żółtego piasku wyraźnie rysowały się tułowia zamordowanych. Po pewnym czasie z bazy wracają dwaj strzelcy. Zaczyna się rozmowa. Cóż, okazuje się, że strzelali polskich adwokatów i doktorów. Strzelano po dwóch naraz, rozebranych. Trzymali się fajnie, nie plakali i nie prosili, tylko żegnali się ze sobą i przeżegnawszy się szli. Nowskiego, więzionego na Lukiszkach, alumna Wileńskiego Seminarium Duchownego. Któregoś dnia wiedziony z kolegami do Laźni mijałem się z grupą chłopców potwornie skatowanych. To uczniowie gimnazjum Mickiewicza i Słowackiego. Usłyszałem czyjś głos obok. Jeden z nich ledwie się poruszał, pochylony z twarzą poranioną i opuchniętą. Jego ręce omalże sięgały ziemi. Nie boicie się śmierci? Nie żal wam życia? Kim ty jesteś? Pytałem. Padło nazwisko bodajże Kowalewicza i głos po chwili milczenia spokojnie, odważnie przekazywał dalej coś w rodzaju testamentu. Słuchaj, kimkolwiek jesteś, wiedz, że wyrok śmierci nie pokonał żadnego z nas. Solidarni i świadomi wagi chwili oddajemy życie za Boga i Ojczyznę. Wierzymy, że to, o co walczyliśmy, nie zginie. Sprawę podejmą inni. Polska powstanie wolna i niepodległa. Powiedz to innym. Nie zalamał się nikt. Wierzymy, że naszym życiem, naszą śmiercią rozporządza opatrzność, więc jesteśmy spokojni i ufni. Tu na tych tablicach w kwaterze mogą Państwo przeczytać co niektóre, oczywiście tylko nazwiska osób, które zginęły w tych lasach ponarskich. Tu chciałabym jeszcze kilka też nazwisk wymienić osób właśnie związanych z Uniwersytetem Stefana Batorego, między innymi Mieczysław Engiel, adwokat, poseł na Sejm Bilejski, działacz społeczny, tu został rozstrzelany. Mieczysław Gutkowski, prawnik, profesor nauki skarbowości Uniwersytetu Stefana Batorego. Kazimierz Pelczar, lekarz, naukowiec, pionier polskiej onkologii, też profesor Uniwersytetu Stefana Batorego. Pelczar ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, był bardzo znanym naukowcem w okresie międzywojnia. Z tym krzyżem. Tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. To Ziemia Święta. Tu zginęli męczennicy za Polskę. Ziemia Świętych. Tu zginęli ci, których była Polska marzeniem. Polska była czymś najważniejszym. Zginęli ci, którzy dziś błagają Boga, aby w naszej ojczyźnie było więcej miłości, aby w naszej ojczyźnie było przebaczenie. Życie bowiem jest takie kruche, jeśli jest nienawiść, życie traci wartość. Poniewierano nimi, rzucono. Wspominamy tych kapłanów, którzy oddali tu też życie. I
pierwszego proboszcza Świętego Ducha. Przybywamy tutaj do Was raz ze świętym Janem Pawłem II, świętym ojcem Charbelem, którego Wy, wierzymy, zapewne widzicie jako ksiądz z tej pierwszej parafii Karola Wojtyły, gdzie w 1948 roku zwyczajny kapłan, święty dziś, uklęknął, całował ziemię. Wiem, że on, gdyby tu był, ucałowałby tę ziemię świętą. Pozwólcie mi na ten gest. Chcę ucałować tych kapłanów, którzy tu umierali, tych wszystkich, którzy tu tracili swe życie, nie mieli czasu na pożegnania, nie mieli czasu na nic. Był ból, ale też była wielka nadzieja. Jak słyszeliśmy, robili znak krzyża i żegnali się. Wiedzieli, że idą na spotkanie z Jezusem. Odmówmy modlitwę do Matki Najświętszej. Tak bardzo ją kochali wszyscy. Maryjo, zaprowadź ich, tych wszystkich kapłanów, tych wszystkich, którzy tu oddali życie i tych młodych wtedy, zaprowadź ich do Jezusa. Święty Janie Pawle II, święty ojcze Charbelu, siamo nel posto, cari fratelli e sorelle, vorrei che anche in Italia saprete questa cosa, in luogo vicino Vilnius, dove i tedeschi e con qualche collaboratore lituano l'hanno ucciso, l'hanno sparato 100.000 di persone, 70.000 ebrei, 20.000 i polacchi, ma qui sono morti sacerdoti, parroco della chiesa di Santo Spirito di Vilnius con i suoi giovani. Sono stati portati qui uccisi, ma il mondo non parla di quel luogo. Ma qui c'è la storia, storia dolorosa. Ma io in questo momento, insieme qui davanti, voglio baciare la terra, come se fosse Giovanni Paolo quando ero giovane, nella mia parrocchia nel 48, quando baciai la terra, prima volta come prete. Ma lo voglio baciare per dire: Signore, apri le porte del paradiso davanti a loro. Loro l'hanno dato la vita per la nazione, per la Polonia. Questa Polonia che tra poco ospiterà tanti giovani. Preghiamo insieme, Padre nostro. Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nasza. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, światłość wieku i stanienia i świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, daj
Twoim wieczne spoczywać.